No ta kobieta, no turycyk od rana, kobieta mówi, że ma dziecko 500 plus. Tak. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Polska na rozrodzie, proszę Państwa, na rozrodzie. Serdecznie zapraszam. Firmy oszusty styczne w Warszawie. Orange. Ja ostatnio zapłaciłam 997 zł za abonament. Jakby ktoś tak popatrzył, nie wiedział, o co chodzi, to by się wziął, załamał. Ale tam i tak było 1100. Ja mówię, proszę pani, no co to jest do roboty? Ja myślałam, że było raz 19, na abonament to może będzie i 40, a tu 1100. 1100, proszę Państwa. No bo wygrałam nowy numer, proszę Państwa, 503 się zaczyna. Że z karty zrobił mi się abonament rok za darmo. Lodówkę Mareczek sobie kupił, bo były bony w Saturnie, Orange, 600 zł. Potem jeszcze ochrzanił, bo za późno mu tę lodówkę przywieźli, dostał bon 200. Czyli same plusy, ale ja mówię, ten 1100 czy te 997, jak ona to ustaliła na końcu? Ja mówię, bo miał być to 503 abonament za darmo, ale ten numer, który z karty był, 503, za zarejestrowanie otrzymał 1000 zł nagrody. No to więc, jeżeli otrzymał 1000 zł nagrody, jeżeli ja, chociaż nie chcę, ale gram w Jeepa, mi nabija tam 40-50 SMS-ów, 3,60 za jeden, no to nabija tyle pieniędzy. No ale jeżeli ona mówi, że 1000 zł za zarejestrowanie karty w Orange, dostajesz 1000 zł, tu na Wiatracznej w punkcie Orange jest taka kartka, no teraz to może już nie, bo to do lutego trzeba było rejestrować, a dzisiaj jest ostatni dzień lutego. Także proszę Państwa, ja Przybyłowicza posłałam, żeby zarejestrował na Orange i specjalnie sprawdziłam, bo moich kilka numerów tam też wcześniej kolejnych nie otrzymało 1000 zł i Przybyłowicz też nie. Także oni kłamią, że każdy numer otrzymuje 1000 zł. Poza tym, proszę Państwa, jak grałam w Jeepa, chociaż nie musiałam, to oni jednak muszą kręcić, kombinować, kłamać, oszukiwać, bo ta kwota nie poszła z tych wygranych z tegoż 1000 zł, co mi tam jeden wyjątkowo numer dostał, ten 503, co mówię, 1000 zł, tylko poszło na abonament, na nowy abonament, bo z tego w nagrodę miałam abonament. I oni szybko się postarali, żeby to nie było z tych 1000 zł, to co ja grałam w Jeepa, żeby te koszta były pokryte i poszły na abonament mój 503, czyli nowe do zapłaty. 1100 zł. Ja mówię, no to jeżeli te firmy niby nie są wasze, bo to jej tak łatwo jest powiedzieć, och, to są takie firmy, grają w Jeepa. Ja mówię, jak to nie są wasze, jak przez was przechodzą. Trzeba ludzi ostrzegać, trzeba napisać, a wy tego nie robicie, bo wiecie, że wy z tego korzyść macie przez kłamstwa, przez oszustwa i złodziejstwo. Także ile musieliście się uczyć i kształcić, żeby ludzi okradać? Ile macie fakultetów? Czy więcej jak Hanka Gronkiewicz-Walc? Czy więcej jak ta kierowniczka z Domu Kultury na Brukselskiej 23? Proszę Państwa, ja za nic innego nie zapłaciłam, jak pierwsze co, to ja zapłaciłam 997 zł i wtedy z łaski swej wszedł i zaczął działać abonament 503. Tak. Także proszę Państwa, kupa śmiechu, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Firma Orange jest firmą oszustystyczną i Play też, złodziejską. Teraz, proszę Państwa, Play, opcja za 25 zł, rozmowy na miesiąc ze wszystkimi i SMS. Po półtora tygodnia się to skończyło, że doładuj następne, wiesz. Takie dziady. To jest coś okropnego.
kłamią, oszukują i trzeba chodzić po salonach, tylko oni się uśmiechają i następne oszustwa, i następne kłamstwa. Tak są właśnie i tak byli kształceni żydowscy, faryzeusze i saduceusze. Jeszcze ci faryzeusze to wierzyli w zmartwychwstanie, a saduceusze nie wierzyli w to. No były takie różnice, tylko tak ogólnikowo mówię teraz, ale wiecie Państwo, oni byli bardzo kształceni jak Hanka i ta kierowniczka na brukselskiej. A po co byli kształceni, to nikt tego nie wie, bo tutaj jak Świadkowie Jehowy chodzą od domu do domu, ja to 30 lat jak głoszę, to ja bardzo dobrze wiem, mogę Państwu powiedzieć, że jak kilka razy w ciągu miesiąca dochodziło do rozmowy z księżmi katolickimi, to oni bardzo się szczycili tym, że jeden to jest w ogóle nawet i biologiem, są bardzo wysoko kształceni, a Świadkowie Jehowy, że idzie dziecko, to co dziecko może wiedzieć? Ja mówię właśnie, trzeba było się wcześniej trzymać Jezusa Chrystusa i czytać Ewangelię, a nie uświęcacie swój pogański krzyż, a Biblia w śmietniku. Przecież Jezus sam powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy Królestwo Boże. Państwo zobaczą, jak się ta wizualizacja w naszym radiu Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra nam bardzo przydaje. Nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy Królestwo. Dziecko jest szczere, do bólu szczere, jest prawdziwe, nie umie oszukiwać, a potem od rodziców wszystkiego się nauczy, z podwórka. Także wiecie Państwo, najwyższy czas, żeby te firmy, które kłamią, oszukują, wyprowadziły się do Izraela. Dotyczy to firmy Orange, jak również firmy Play, bo jeszcze tam, jak mam w T-Mobile, to ja mogę zapłacić dla T-Mobile'a 588 zł, bo mam laptop, mam 5 abonamentów, to ja mogę, ale w Orange, jak miałam 2 abonamenty, proszę Państwa, i teraz jeszcze światłowody doszły, ale to teraz, a już tyle pieniędzy trzeba było za nic zapłacić. Firma Orange, mówią, jest bardzo droga. Jak co, to od razu 100. Jak wejdziesz w nią co, to od razu zapłacisz złoty 100. Proszę nie wchodzić do firmy Orange, bo z tej opowieści krótkiej wynika, że to są złodzieje po prostu. Play kłamie. Tutaj malutki przykładzik podaje, a Orange okrada. Ach, tak, 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 proszę Pani, bo tutaj było dzwonione, gra w Jeepa. Ja mówię, no to przecież powinniście ludzi ostrzegać, że łapkę położyć. Proszę, czy w to nie grać, czy to nie jest nasze? A oni piszą tam, że to nie jest naszego autorstwa, ale o czym innym piszą, a tutaj się nabija, no, na ich konto. Także proszę Państwa, zapłaciłam 997 zł, mi to wszystko ruszyło, ale teraz wiem, że ja w Orange nic nie będę załatwiała. To, że mam światłowody, załatwiłam sobie światłowody, Mareczek skorzystał, ale ten Mareczek to, jak ma zespół Downa, no to przecież on tutaj przybył do Warszawy, żeby w tych 5 schowkach, włącznie z domem, gromadzić różne rzeczy. A tak, 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 bo kto ma, kto gromadzi, potem mnie prosi. Ja mówię, słuchaj, pewne rzeczy z elektroniki, które gromadzisz, są już nie za bardzo aktualne. Nawet weź te płyty CD, bo się mu popsuł. Mówię, masz aparat stary na CD, odtwarzaj. No. Karty, różne wtyczki, nośniki pamięci są nieaktualne, ale on to gromadzi i zbiera. No bo jak to dziecko takie, które matka porzuciła, a poszło do przytułku, jak to Rysia mówi, świętego Łazarza w Piasecznie, no to z tegoż przytułku świętego Łazarza to jest i Pawełek, jest i Areczek, i Dareczek, i całe mnóstwo takich upośledzonych dzieci, mniej lub więcej, tak jak mówimy tu o Warszawie, Moherowi lepsi, Moherowi gorsi, którym Świadkowie Jehowy pomogli, no ale wiecie Państwo, jak głosimy, to ludzie są butni i oni wciąż usprawiedliwiają siebie, że nie będą słuchać, mówiąc, że Świadkowie Jehowy mają jakąś inną Biblię. Przecież Biblia jest jedna. Żebyś ty znała Biblię, czytała, to byś to wiedziała. Ale ciebie księża oszukują,
ci kształceni po fakultetach, tak, żeby oni byli kształceni, a ty byłaś głupia. A żebyś ty była głupia. Po co? No po to. Bo oni są kształceni dla kształcenia, tak jak sztuka jest dla sztuki. Państwo zobaczą, że nie ma tej sztuki wysokiego lotu w Warszawie, nie ma tej kultury, że muszą sprowadzać, a to z Japonii, a to ze Słowacji, proszę Państwa, a to stąd, a to stamtąd. Nie ma tu sztuki w Warszawie. Wszystko jest na niskim poziomie. Nawet Wrocław wygrał z Warszawą jako europejska stolica kultury. A tu przychodzą dziady na wernisaż i że on kształcony, on taki, on siaki, on sraki i obgadują. A obgadują z byle powodu, czyli z igły robią widły. To jest kontynuacja faryzeuszy z pierwszego wieku. Czy to oni już mniej wierzą w Boga, ale ten styl taki, proszę Państwa, jest żydowsko-religijny. Mówię, że żydowsko-religijny, bo żydowsko to znaczy, że już ateistyczny, skoro oni Jahwe odrzucili, co tu już powiedziałam wcześniej, i Jezusa Chrystusa odrzucili i strasznie go sponiewierali, zabijając na palu śmierć. A ci wszyscy, którzy szli tym jazgotem, rechodupstwem, z tym jazgotem i tym swoim takim rechodupstwem, no tym jazgotem chcieli zakrzyczeć. Także dzisiaj, jak jest tak, Wochenende od czwartku, tak? Czwartek, piątek, sobota, niedziela, no to trzeba się nad tym zastanowić, żeby być osobą poważniejszą. Biblia mówi, że lepszy jest dzień śmierci niż dzień narodzenia. Lepiej jest pójść do domu żałoby niż do domu wesela. Dlaczego? A zastanów się, człowiecze, dlaczego? Ten świat konsumpcyjny tylko żre i przerabia, proszę Państwa, to co zeżre, tak? Na główienko.